Do wieczorka, Marcin. Dobry. Z tej strony Michał z Poznania się kłania. Cześć Michał, serwus, witaj. Cześć chłopaki. Czołem. Słuchajcie, Michał tak informacyjnie. Z Poznania się kłania. Dokładnie. Dawaj. Czołem. Żeby nie powiedzieć jeszcze, że nisko po same... już nie dokończę. Nisko to jest taka miejscowość. Nisko po sam pas. Tak, no możemy tak, możemy tak. Na tyle, na ile brzuch pozwoli, znamy to spoko. Michał, to prawda, że obecny prezydent Poznania... On ma... Czyli obecny stary. Obecny stary prezydent to jest LGBT-owski funkcjonariusz? Dokładnie, dokładnie. Tęczowy Jaśko go zwoł. Tęczowy Jaśko go zwoł. Wiesz co? Jak sympatycznie. To ja bym jednak zmienił mu ksywkę na sześciokolorowy Jasiek. Tylko czasami, że mu zmieniają... brzmi ładnie, tak? No. Ale czasami, że mu zmieniają na rowerowy. Rowerowy. Nie wiem, czy to jest związane z pedałami, coś tam jeszcze jest, czy tam, czy nie, nie do końca. Nie, to z, z łańcuchem. Może z łańcuchem. Do pracy jak jeździ, to pedałuje, tak. Z łańcuchem. Słuchaj, mnie się zdaje. Pamiętam, jak w 2020 roku, tak, w 2020 roku byliśmy pod pomnikiem czynu wielkopolskiego. Byliśmy, tak. I był wtedy pancerni Poznań byli, jeszcze wtedy nie było Kedywu. I wszyscy byliśmy umundurowani i przyszedł prezydent przyszedł Jasiek z żołnierzami, którzy wyglądali tak samo jak my i on miał taki popłoch, maskę miał na swojej prezydenckiej twarzy i tylko mu tak oczy chodziły z nad tej maski. Bo... A jak usłyszał śmierć wielką ojczyzny, to się mało nie zesrał? Tak jest, nie, chyba się zesrał. Chyba się jednak zesrał. Natomiast orkiestra, która przyszła tam grać, była kompletnie nieprzygotowana. Powstanie z gruzem poszło, na bank poszło z gruzem. Powstanie, była normalnie ten, w pas komet. Tak. Orkiestra też była nieprzygotowana, ponieważ... Powstanie Wielkopolskie, głównodowodzącym powstania był generał Rozwadowski. Generał Dobór-Musicki. Dobór-Musicki, przepraszam. A ten Piłsudskiego nienawidził raczej. A czy nie, Piłsudski go nie lubił. Tak. No, było. A oni tam grali. O, Piłsudski, pierwszą brygadę, tak. Piłsudski, który miał do powstania Wielkopolskiego stosunek ambiwalentny bardzo. Przecież i nie w jego... Ale bośmy cię zagadali, Michał. Nie no, spokojnie, słuchajcie. Kanalie moje niekoszerne. Chodzi o to, że zacznę tak. Jakiś czas temu otrzymałem pismo, list polecony z WCR-u z prośbą o spotkanie tam w sprawie nadania poziomu mobilizacji. Centrum Rezerwy. Dokładnie. No, no. I co chcieli od ciebie? Żeby się no chcieli ode mnie, chcieli mnie zaprosić w sprawie tam wydania czy tam ustalenia przedziału mobilizacyjnego. Ale słuchajcie, zaznaczę jeszcze wam, że na początku, że jestem rocznik 77, także już wojsko mam dawno, dawno za sobą. I kurczę, muszę wam powiedzieć, że byłem na to przygotowany, że to się może stać, bo wiadomo, kto jest świadomy, ten wie, że takie poczynania skurwysyny sobie tam planują. A jakiej jesteś specjalności wojskowej? Znaczy jestem dowódca wozu bojowego BP. O kurde, to ty znaczy jestem podoficerem starszy kapra. I czym ostatnio raz jeździłeś, kiedy? Znaczy wiesz co, jakieś kurczę Marcin, ja pierdolę. Ostatni raz, znaczy byłem tylko raz na ćwiczeniach no. I to nie to, że... Znaczy dali mi się przejechać BWP, takie stare swoje. I to jakieś było, o kurde, 18 lat temu? BWP, czyli bojowy wóz piechoty. Bojowy wóz piechoty, tak. No. Czyli taki... Dokładnie. Transporter po prostu. Ale transporter opancerzony na gąsienicy. Z armatą. No, tak, gąsienicowa, ale to jest z działem armatnim, dokładnie. Ile działo miało 75 mm? Nie, co ty, to jest ciężki kaliber. Nie wiem, czy to nie jest calówka 25. Nie. Znaczy BW ma mniejszą oczywiście jak ten 45, który jeździł u nas, ale ja wam powiem, że... Bojowe piechoty najczęściej stawiają szybko, strzelny, małokalibrowe armaty automatyczne kalibru 20-30 mm, ale... rzadziej do 40. Aha. Wyjątkami są konstrukcje radzieckie, na przykład BWP-1 uzbrojony w armitu 73 mm. O tym myślałem. BMP-3 100 mm, o proszę. I realizowane własne wersje nowych konstrukcji Bajkał i Derwicja z armatą 57 mm. Mhm.
Ale no dobrze, opowiadaj mi. No, no właśnie, słuchajcie, no. Puenta, o co chodzi właśnie z tą sprawą. No bo dostałem to wezwanie, byłem na wakacjach i jak przyjechałem z wakacji po tam 7-8 dniach, to pismo sobie wyobraźcie, że one było wysłane, datowane było na drugiego, a ja już mnie nie było od 31 czerwca, było datowane na drugiego, a ja wróciłem 9, a wstawić się miałem 11. Także szybko to idzie. Ale administracyjnie powinieneś dostać informację na 7 dni. No wiadomo, Marcin, no kurwa, my o tym wiemy, tak? Ale no, wiecie, jak oni teraz robią wszystko na ad hoc. Ale słuchajcie, no dobra, wstawiłem się. Mała, tak fajna pani była. Kto odebrał to pismo, powiedz mi? Ja to odebrałem, kiedy wróciłem z wakacji i pojechałem na pocztę. No. Bo zostawione było awizo oczywiście, nie? No tak. Ale gdybyś był dłużej na wakacjach, to byś tego pisma nie odebrał. To bym tego nie odebrał oczywiście. Gdybym był 2 tygodnie, to już bym tego nie odebrał. Oczywiście. No wtedy? A wiemy teraz, jakie są sankcje, tak? Za nie wstawienie się. No dobrze, ale jakbyś nie odebrał, bo byłeś na przykład na misji. Na wojnie. Tak. Pojechałeś rwać truskawki do Norwegii na przykład, tak? Na przykład. No. I nie było cię, to co? No to co, przecież nie ma zakazu opuszczania ojczyzny. No oczywiście, że nie ma. No ale dobrze, kontynuuj. No stawiłeś się i co? Wstawiłem się tam, obsłużyła mnie bardzo ładna pani, po cywilnemu oczywiście. Wiecie co, ta wizyta tam trwała raptem, kurczę, z 3 minuty? Chodziło tylko o to... Szybki numerek! Dokładnie, szybki numerek! Szybki numerek! Nikt się nie spocił, nikt się nie zadyszał. O, ale wiecie co, tak na nią patrzę, jak ona mi tam kazała podpisać ten cały kwit, ja na nią patrzę, mówię, czy pani w ogóle wie, w czym pani bierze udział? A ona tak na mnie spojrzała i mówi, no w czym? Ja mówię, no w rekrutacji Polaków na nie swoje pole. Dobre. Ona mówi, no jak? Przecież ja pana tu nigdzie nie wysyłam. Ja mówię, no na razie nie. A co będzie za chwilę? No mówi do mnie, no oby to wezwanie nie miało dalszych konsekwencji. Ja mówię, wie pani co? No ja nie mam takich płonnych nadziei jak pani. Jak ten szybki numerek się zakończył? Ile ona mogła mieć wiosen, ta pani? Wiesz co, na bank młodsza. Na bank młodsza ode mnie, ale gdzieś tak szacuję w okolicach 35 maksymalnie. Maksymalnie 30, tam 8-40 lat. Max. Tak. I co, jak to się skończyło dalej? Wiesz co, zauważyłem na polikach czerwień. Także coś to chyba musiało dać jej do myślenia. Albo wie w ogóle, wiedziała o co chodzi, wiedziała jak to przebiega, ale jak zauważyła... Dużo było ludzi tego dnia? Nie, sam byłem. Bo to na mnie wezwanie było na godzinę. Godzina tam 10:50, rozumiesz i tego. W poczekalni nikogo nie było? Pusto. Nie wiem, czy, wiesz, zwykli Szwei wzywają, w cudzysłowie oczywiście, bo tam jesteśmy ludźmi wszyscy, czy wzywają, wiesz, masowo, a tylko właśnie podoficerów wzywają, tak wiesz, na wyrywkowo. Nie mam pojęcia, jak tam jest, mają tam system, ich tam, ten monowski, nie? Tylko, że wiadomo, jak chcesz zobaczyć absurd, to wejdź do MONU, nie? No tak. No. Chociaż są jeszcze inne miejsca bardziej absurdalne, na przykład Sejm Rzeczpospolitej, to... Tam to jest dopiero. Tam. Właśnie dzisiaj też napisałem tam fajny komentarz, że o curwa, ale Kirk. Dobra. I co, od tamtego czasu cisza, tak? Spokój. No wiesz co, to minęło tam może z 2-3 tygodnie od tego spotkania, no ale mam przydział mobilizacyjny, który mi zabrano wychodząc, znaczy jak skończyłem te pierwsze wyćwiczenia moje, wtedy mi ten przydział zabrano. Ściągnięto ze mnie ten przydział. Tak teraz mi go nadano ponownie. Czyli no, sprawy się toczą, Wojtek, tak? Czyli został przywrócony ten przydział, tak? Dokładnie, został przywrócony przydział mobilizacyjny. Nie? Zaznaczę jeszcze raz, Marcin, że jestem rocznikiem 77. Mhm. A te kurwa zjeby, którzy w cudzysłowie bracia z zachodniej granicy będą sobie siedzieli kurwa na państwówce, rozumiesz, naszej, będziemy im płacić socjale i będą sobie popijali aperolka nad Morzem Bałtyckim. I może jeszcze dymali nasze polskie kobiety. Ale teraz uważaj. Popatrzmy na to tak. Wezmą pod broń
wezwą pod broń Polaków. Dadzą im broń z amunicją. Nie dadzą z amunicją. Rzeczy, Wojtek, nigdy pierwsze co to nie dadzą na pewno. Muszą, oni będą musieli wiedzieć, czy można zaufać kurwa temu Szwajowi, czy nie można, wiesz o co chodzi? Nie dają amunicji, wywożą na front i tam dopiero dostają amunicję. Oczywiście, że tak. Są jednostki zaporowe. Oczywiście, że tak. A kto będzie w tych jednostkach zaporowych? Uny. No, same Oleksandry i same, same te, jak one tam... I same Usyki. Stepany, same Oleksandry i same Stepany, Usyki. Stepany, same Stepany. Tak. No, kurde. No, słuchaj, dobrze. Świadomość mamy, roznosimy ją właśnie na takich antywojennych protestach, jakie będziemy mieli. I powiem ci tak, zapytam się teraz ojca dyrektora, ale też i ciebie. Tak. Bo 16-17 jesteśmy w Grudziądzu z takim antywojennym wiecem. Tak, wiem. A kiedy jesteśmy w Poznaniu? Oj, w Poznaniu, to ja wam powiem, panowie, że kurczę, ja nie wiem, czy w ogóle macie jakieś tam na trasie swojej Poznań, chcecie zahaczyć. Chyba, że w Poznaniu będziecie u nas na ulicy tam Młyńskiej, gdzie tam jest nasz wspaniały sąd i na jakiejś sprawie. No to już tam byliśmy. Ach, byliście. Tak, byliśmy tam kilka razy, tak. No słuchaj, no dobra, Michał. Dzięki za ten telefon. To jest kolejna część do budowania naszej świadomości. Tak. A twoi znajomi, których masz, mogą się też pochwalić takim doświadczeniem jak ty? Znaczy, wiesz co, kiedy to mówię, to moi znajomi tak naprawdę... Znaczy, jest dużo świadomych wokół mnie. Jest dużo świadomych. Tych nieświadomych oczywiście od siebie odrzucam. I tych zebanych też odrzucam. Bardzo dużo odeszło i bardzo dobrze. Cieszę się z tego. Bardzo lubię być foliarzem. Na chwilę obecną mam takich, którzy jeszcze się wahają, widzę po nich, ale kiedy naprawdę daję im argumenty takie, gdzie nie są do obalenia te argumenty, gdzie już nie mają manewru, w którą stronę jeszcze mnie tam zwieść, to w tym momencie składają ręce i mówią, no kurde, no coś w tym jest, ale co ja mogę? Widzisz, a co ja mogę? Ja mogę to, że ja ciebie to informuję, wiesz, co ja do ciebie mówię, no i rozmyśl dalej. Słuchaj, tak jest. To takie doświadczenie też mam, kiedy roznosiłem informacje o mieście śmierci pod Warszawą i spotkałem się jako prezes Stowarzyszenia Jazgarz, taką fuchę kiedyś miałem, takie stowarzyszenie, spotkałem się z Leszkiem Millerem, który za chwilę miał być kanclerzem, czyli premierem. I przedstawiłem mu te wszystkie straszne dokumenty i on mówi, a co pan chce mieć z tego tytułu? Co pan chce w zamian? W sensie, jaką korzyść, tak? Tak, no zapytał wprost. Ja mówię, nic, wystarczy mi, że pan wie. I ja już będę pamiętał, że pan wie. I członkowie naszego stowarzyszenia też będą wiedzieli, że pan o tym wie. Bo jeśli to miasto zostanie wybudowane, to kordon sanitarny wokół tego miasta w wypadku epidemii będzie 27 km w promieniu 27 km, zgodnie z danymi głównego epidemiologa kraju. A od tego miejsca 27 km, od tego miejsca 20 km stoi Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Więc nikt się nie wywinie. I to jest świetne. Ty już wiesz. Jak ktoś cię będzie pytał, no i co ja mogę? No wiesz o tym. Nie wymkniesz się z tego. No i teraz słuchaj, właśnie Michał, fajnie, że powiedziałeś, bo przypomniało mi się, Marcin dzisiaj znalazł, Die Welt podał, masz to, Marcin? Dajcie, aus Deutschland. Ja. Słuchaj, nie rozłączę się, bo chcę też usłyszeć twoją reakcję, bo reakcja naszych kamratów, którzy nas oglądają, będzie na czacie. Die Welt podał, że... A już ja to pokażę oczywiście. Tak, musisz to w każdym pokazać. Razie Die Welt publicznie puścił w telewizji taką narrację. W telewizji publicznej? W niemieckiej telewizji publicznej. Tak, uważajcie. Że
niezaszczepieni są zwycięzcami czasu pandemii koronawirusa. Zwycięzcami czasu pandemii tak zwanego koronawirusa są ludzie niezaszczepieni. I ludzie żądają przeprosin od urzędników rządowych. Dokładnie. Za kłamstwa na temat pandemii koronawirusa i tej całej nagonki na szczepienia. Bo okazuje się, że to wcale nie jest tak, jak oni twierdzili, że szczepieni są problemem, a nie szczepieni nie. Dokładnie na odwrót. Dlatego, Marcin, cieszę się, że jestem foliarzem. Słuchaj, a foliarze żyją, wódkę sobie piją, z góry oglądają, tak. Zaszczepionych w dupie mają. Mają. Uważaj, Michał, trzymaj się, dziękujemy ci. Czołem, dziękuję, czuj duch. Bywaj, czołem, bywaj. Czuj duch, kamraci. Czuj duch.